Moi drodzy Państwo, przygrywa nam dosyć spokojna, lekko rockowa muza. Niebo czerwone od krwi, która została przelana w ostatnich dniach w Dubaju. Wokół nas ogryski, niegdyś będące pięknymi wieżowcami, otaczającymi tutejszy splendor i bogactwo, które wyschło wraz z pojawieniem się katastrofy w postaci burzy. Tam jakiś wieżowiec płonie, a my, ostatni dwaj członkowie Delta Force, czyli Adams i Woka, atakują główną siedzibę pułkownika Konrada, moi drodzy Państwo. Dokładnie. I przed nami chyba ostatni odcinek. Zagrajmy w Spec Ops The Line, moi drodzy Państwo. Siema! Ja jestem Master Su 15. Gramy dalej. Zobaczymy, czy już dzisiaj będzie koniec. Oj, widzę, jeżeli tak nas zasypują... Jeżeli tak nas zasypują sprzętem, to znaczy, że będzie grubo. Adams, ale błagam. Po czyjej ty jesteś stronie? No, ale schowaj się za osłonę, no. Reloading! Żyje jeszcze ten śmieć? O, ale czekaj. Dobra, headzik, ładnie, bo chciałem właśnie jeszcze zrefilować ammo. I się da w ogóle trafić z tej P90 z takiej odległości? Co to, gruby jest? Gruby, pijesz? Czytując klasyka. Dobra, Adams, ty spróbuj rozwalić tego. Dobra, to spróbuj rozwalić. A to czemu jeszcze jest? A to chyba drugi jest. Ała! Ała! Kurwa, bo ja zemrę, no. Muszę się posiłkować tym granatnikiem, bo to kurwa nie jest łatwe, nie? Wstawaj! Wstawaj, żebym mógł cię dobić. Cześć, ja też muszę przeładować, tak się złożyło. Niefortunnie. Przysięgam, to już muszą być ostatni z tej 33. Z 33 w sumie. I mówię, to była jakaś kurwa dywizja, a nie batalion, że zabiliśmy ponad 500 osób. Chyba Stysiak w ogóle zginął. Dobra, słuchajcie, mamy małą szansę, żeby trafić tego typa z 50, więc spróbujemy go po prostu obejść. O, w taki właśnie sposób. Lugo, ty tam jesteś, prawda? Kurwa, czemu ja mówię Lugo? Adams, Lugo nie żyje. Wczoraj, nawet dzisiaj przed chwilą, bo ja gram pod rząd, zginął. Cywile go, w cudzysłowie cywile, powiesili go. Kurwa. Win, frajerze. No i dobrze, Adams. Firmóweczka. O kurwa, to nie jest firmóweczka, absolutnie. O, dobrze, amunicja. I tak, bierzemy to. Ładować. Widzenia. No kurwa, no nie wierzę. O chuj. Dobre. Z czterech naraz poszło, nie? Panowie, co? Ja wam flesza wrzucę. Dubai Seaside, okej. Czekaj, bo ja już tu nie mam amunicji w ogóle.
Ała! Damn it! To zmieńmy na M4 w takim razie. Dobra. Czekaj, tu jest więcej tych śmieci. Co ja robię, kurwa? Granata rzucę. O! No nie wpieprzaj mi się w celownik, no ja przepraszam bardzo, może ja jestem trochę porywczy tutaj, ale no kurde. No idę, bo chciałem refill ammo zrobić. O, i teraz jest... No już idę, no! Checkpoint, bo przylażyło to checkpoint. Tu jest w ogóle Intel, podnieśmy go. Poczekaj, chłopcze. Occupying force, it is important to set a good example. As such, please keep in mind the following protocols. Grooming standards are to be kept at all times. No fraternization with civilians of any kind. When on duty, please keep music, etc. at a reasonable volume, so as not to disturb the local population. Absolutely no drugs or stimulants except as provided by medical personnel. Alcohol restricted to one beer per soldier per day with a meal as available. Share time on the putting green or access will be revoked. Each offense will warrant 5 demerits. 5 demerits receives an official warning. 10, 2 weeks hard labor. 15, public flogging. Okej, czyli już są te nowe zasady tego nowego świata, pana Kurca. Pana Konrada, przepraszam. Mylą mi się te dwie postacie, bo one są jawną alegorią do siebie, no. Dobra. O chuj. No z tego nie przejdziemy. To jest jakieś alamo jebane. To cofnijcie się, no. What the fuck? Ale to jest... Ja przepraszam bardzo, mi odpierdala. Nie mogę zginąć, kurwa, w jakimś śnie. No wiem. No to już. Suicidal. Suicidal. No ja nie rozjebię tak tego? No, przepraszam bardzo. No chyba nie. Czy ja zmarnowałem, kurwa, ten drugi pocisk? A może nie? Cześć, zaraz zobaczę. Ała. O, to może trochę potrwać. Może gdzieś tu można refill zrobić. Nie, no bo tu nie mamy literalnie nic. Nie, serio? Dalibyście mi tylko 2 pociski do RPG-a i żadnej jakby... No nie, poczekajcie. To tak nie może być. Właśnie. Dobra, no to wygląda jak ostatni level, bo jest tak... No, robi się ciężko, nie? Spróbuj tam któregoś rozwalić. To? Nie zgadzasz się na to? Czy zgadzasz się? No on tam powiedział Sims not worth it, czy coś takiego? To nieopłacalne. No nie ty jeden, uwierz mi. No to od osłony do osłony. Najpierw tych bliżej, później tych dalej, nie? Kurwa, błagam, dożyj, kurwa mać, dożyj. Nie no, kurwa, wiecie, jakby
troszeczkę, żeby nie było, troszeczkę to przyklejanie się i odklejanie się od osłony jest toporne. Jest toporne, jakby najciężej, widać, że krojone pod konsolę jest to troszeczkę. Dobra, czy teraz... Chwila. Tamtym podziękujemy. Tym podziękujemy. Teraz weźmiemy RPGa, przyjebiemy tam. Elegancko. Na razie zachowamy sobie RPGa. Stawimy tam. Jemu nic nie jest? No błagam, no ludzie, no z czego ja mam to rozwalić? O, przylepił się do niego. Boom. The human factor. No, a to pierwszy raz w tej grze tak zrobiłem. Sam tekst przykleił, dobra. Okej. No co, shift, sprint, do osłony. No ja w tym RPG-u już nic nie mam. To jest bait. Nie, do RPG-a nic. Nie możesz? To przy połowie, jak nie możesz. Poczekaj, jakby go zrobić, no? Dobra, jest plan, jest plan. To teraz się nie zaciąć, kurwa. O, dobrze, 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 dobrze. O to chodzi, o to chodzi. Ewentualnie zrobimy tak i do RPG-a będziemy mieli jeden pocisk. Tu se przeładujemy. Strzeliłem tam, bo tam był znacznik, nie wiem, myślałem, że znowu jakiś mortar czy coś. Dobra. Było niebezpieczne. No kurwa, no po prostu. Opcji nie ma. Tak po jednym trzeba, tak po jednym, nie? Dobra, czekaj. O kurwa mać, no. To tak się nie uda, no. Czekaj, granatnika. Nie będę zużywał granatnika, no. Może jakoś... No nie wiem, zobaczmy. Nie zaszkodzi nigdy, nie? No to państwu powiem, że możliwe, że zaraz będziemy w takiej mini kropce. Bo ja mam wrażenie, że tutaj niektórzy przeciwnicy się centralnie respią, cały czas dochodzą. Najgorsze oczywiście, kurwa, te KM-y. Ty, niech no ja się przyjrzę, tam jest jeden KM i jeden chłop. Dobrze, że Adams, kurwa, nie padł, bo jakby padł, to ja nie wiem, jakbym ja go podniósł. Kurde, prawie go miałem. No, z RPG-a tu już nic nie chciałam. Musi się na czerwono, kurwa, świecić. O, 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 o. Ale zemrzyj, 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 chujku, zemrzyj. Jestem w stanie go walnąć jakby przez tą osłonę, tylko to wymaga precyzji, której tutaj nie mam. No dobrze chociaż, że... O. O, chyba stek. O, jak dobrze, o, jak dobrze. O, jak dobrze. Dobra, zostały nam dwa pociski, to nie jest zbyt wiele. Tu jest LKM. Może poczekaj. Bo jeszcze mamy granat. No nie, no ja nie wierzę, że on tak opadł, no. Chciałem jakby direct hita zrobić, nie? Dobra,
Dawaj. No czasami nie działa to do końca tak, jakbym chciał. No i chuj. No użyj tej osłony, błagam. Dobra, tu coś jest. Tu są granaty. No mogą być, no ale... Amunicji, potrzebuję amunicji. O, czekaj. Może teraz granatami. Tu porobimy. Kurwa! Ty chyba zadziałało, nie? To się przyda? Teraz sobie przeładujmy na spokojnie. O Jezu, jeszcze snajper. Jakby tego było mało. Jesteś w stanie go załatwić? Dobrze, granatem może być. Co my tu mamy? Dawaj coś, nie wiem, może być FAMAS nawet. I mamy checkpoint. Bo przyleciło. Dobrze. Bardzo ładnie. Czy to już wszyscy? Tutaj? Nie. Być może teraz to wszyscy. No można też tak strzelać, nie? To też jest spoko. Spoko opcja, naprawdę. A ja z niej nie korzystam. Może powinienem. No dobra. No tu się zrobiło trochę czysto. Z naciskiem na trochę. Bo pewnie zaraz znowu... No już wyskoczyli. Sporo wytrzymują, skurwysynów. Aha, ty dalej musisz to przeładować. Dobrze, przeładuj. Marksman Small Arms. Bardzo mi miło. Okej. Son of a bitch. Okej. Bardzo brutalnie. Że tak powiem, in character. Teraz jesteśmy. O kurwa. Dobra, my mamy skizy oczywiście. Z AA-12 jeszcze, nie? O Jezu, tak. Proszę tak nie mówić. Lugo by tak nigdy nie powiedział. O, ale mi wyjebał! Ty no gościu, są jakieś granice. Albo z FAMASa pewnie. Chyba pomarli. Chociaż nie, bo jeszcze był laser, to znaczy, że jeszcze ktoś tam jest. Bum. O mój Boże, jeszcze z takimi pociskami kozak. Kill is fucking confirmed. Nice. No ta, no A12 to jest inna rozmowa od razu. Co tam patrzysz? Co my tu mamy? Kapitan Walker, Lugo... A, Lugo już zaznaczony, że wiedzą, że nie żyje, a was, ten... Oni mają nas rozpracowanych tutaj, widzę. O ja pierdolę, ale tych ludzi zginęło. Dobra, intelligence oczywiście, już tutaj słuchamy. I don't need to remind you of the events which have led us here. We are each
branded by our actions, for good or ill. Yes, there is darkness to come, but take heart, for the storm will soon break. There will be chaos in the coming days. As your commander, I know you will persevere. You are the damned 33rd. It's been the greatest honor of my life to serve alongside you. That's why I can trust you with this final order. No matter what, endure. Be ever vigilant. Hold the line. No cóż, w kwestii hold the line, no to tutaj chłopacy troszeczkę nie podołali, ale chuj. Za to my podołaliśmy jak najbardziej w kwestii engage. Taki engage w chuj nawet bym powiedział, tutaj poleciało. W ogóle ktoś... Oczywiście, że jeszcze... O kurwa. Żyją i mają się dobrze jeszcze te skurwysyny. Ty leżeć, skurwysynu. Ty tam też leż. I się nie wychylaj, kurwa. Dawaj, zaraz dostanę więcej amunicji do AA-12. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobra, AA-12 i jazda na Berlin. O, i tyle cię widziałem. Dobra, 37 pocisków do AA-12. Dobra, nawet na Deagle zmienię. Albo nie, na Skara, bo Skara jest super. O kurwa mać, ale mnie zajebał. Chuj jebany był! Zaraz. Poczekajcie. A, teraz jest taki... Tak? Dobra, to wracamy za chwilę. A to pojebane było trochę, nie? No. Już, moi drodzy państwo, teraz rozjebałem wszystkich, to się załączyła cutscenka. No jak to jest możliwe, że ich jest tak dużo jeszcze? Kurwa mać! Weź, bo oni to zrobią. Don't you dare! Well, fuck you then! I didn't come this far to surrender! It's the only way inside that tower! The fuck's sake! Give it up! The mission's over! We failed! Not while I'm still breathing! Fine! Then keep breathing! Run, motherfucker! O kurwa, to teraz taka sytuacja się robi. No biegnę, biegnę. O Jezu. Strzelają do nas. Co jest, kurwa? W głowie co berwał? Run, goddammit, zadanie wykonane. Cieszę się, a co się stało konkretnie? Jaki świat, tylko dupę. Ty jesteś porażką, kurwa. Proszę nie wymiotować, spokojnie. Panie Walkerze, pan długo nie jadł, długo nie pił. Musi pan odpocząć. Ten se, kurwa, fiut może tak do nas mówić, jak on se siedzi w pięciogwiazdkowym hotelu w jakimś apartamencie prezydenckim, pije, kurwa, whisky i wiecie, czuje się zajebisty, to on se tak może mówić, nie? Zejdź na ziemię, Konrad. Dosłownie i w przenośni. Znowu dużo tej wody, nie? Zakładam, że słodka. A może nie? Meet him upstairs.
Chapter 15. Welcome. No to jest chyba endgame. Jezus Maria, no wiecie co? On se żyje, kurwa, w takim luksusie, że aż mnie zazdrość mnie dupę ścisnęła. No chyba was pojebało, że wy jeszcze będziecie jakąś manianę odstawiać. Co wy tak stoicie? Co, będziecie na baczność? Surrender, sir. Dubai is yours. Where is Conrad? Where he's always been. Upstairs, waiting for you. Gdy tylko Konrad się urodził, już był schodami do góry. No kurwa, 8 osób przeżyło, słuchajcie, poważna sprawa. Nie no, ale tam też jeszcze z tym śmigłowcem i tymi Humvee'mi, tymi hamerami przyjechali tam pod tego Adamsa, to ja myślę, że tam jeszcze trochę ich zostało. Ja myślę, że niewiele już ten chłop czuje na tym etapie, a może wręcz przeciwnie, może czuje wszystko teraz o wiele wyraźniej. Ja pierdolę, nie, ten chłop nie ma prawa się wypowiadać. Tam kurwa na dole ludzie mrą z niedopicia. Umierają z pragnienia, ty se żyjesz kurwa jak jakiś król. Ja pierdolę, no aż mnie no naprawdę, naprawdę mnie autentycznie zazdrość dupę mnie ścisnęła. Kurwa jeszcze. Zamknij mordę, ty zawsze jesteś upstairs. I ale wody ma, no nie? I się nie podzieli, chujek. Nie, nie, nie. To nie, nie, nie masz prawa się wypowiadać, ty chujku jeden. Nie masz prawa w tym momencie, gdy ty sobie żyjesz tak w luksusie, na dole ludzie umierają, w czym ty jesteś niby lepszy? O, jeszcze se malujesz, ta, jeszcze cię stać na farby akrylowe. Weź, spierdalaj, człowieku. Zaraz cię odjebię. Przepraszam, wczułem się trochę, nie? There, finished. I hope you like it. What the hell is going on? Your eyes are opening for the first time. It hurts, doesn't it? Go on. What do you think? Ciekawa paleta barw. You did this. No, you did. Your orders killed 47 innocent people. No, ale niechcący. O kurde, mamy rozjebaną kamzę, już nawet widać, że byliśmy ile razy postrzeleni w płytę balistyczną. To jest super detal. Ty kurwa, ty będziesz mnie lekturował? Zaraz, co tu się odpierdala? Wait. On tu jakiś czas jest. On tu jakiś czas leży. Siedzi. Oparty. Raczej nie strzelił sobie w łeb dzisiaj, tak mi się wydaje. No zdecydowanie nie. Już tu wysep, kurwa. It seems that reports of my survival have been greatly exaggerated. This is impossible. Oh, I assure you, it is. How? Not how. Why? You were never meant to come here. We have our orders. Leave the city, radio command from outside the storm wall. They send in the cavalry, we go home. What happened here was out of my control.
was it? None of this would have happened if you just stopped. But on you marched. And for what? We tried to save you. You're no savior. Your talents lie elsewhere. This is your fault, goddammit! Stop right there, Lugo! He wouldn't listen! We didn't have a choice! He turned us into fucking killers! This isn't my fault. It takes a strong man to deny what's right in front of him. And if the truth is undeniable, you create your own. What the hell happened? I don't know, he just stopped moving. Walker, snap out of it! I get it. We have to choose. The truth, Walker, is... Aha, rozumiem. ...because you wanted to feel like something you are not. A hero. Lugo! You left me to die! No to wiem, że to... ...can't accept what you've done. It broke you. Colonel? Colonel, please. What's going on, Walker? Rozumiem, co się dzieje, Już teraz rozumiem. So you cast it on me. I'm dead now. I know the truth is hard to hear, Walker, but it's time. You're all that's left, and we can't live this lie forever. I'm going to count to five, then I'm pulling the trigger. Not real. This is all in my head. Are you sure? Maybe it's in mine. One. No. Everything. All this. It was your fault. That's what you believe, then shoot me. Two. I didn't mean to hurt anybody. No one ever does. Three. Strzelać czy nie? Four. O kurwa. O kurwa. O kurwa. Bzej. Bzej. Nie wiecie, co wybrałem, prawda? A może kurwa wiecie, no. Ale bo... Wiecie co? Postanowiłem się strzelić w łeb, ponieważ... Nie byłem pewny, czy jak strzelę... Kogo ja kurwa zabiję, jeżeli... No właśnie, kogo ja bym zabił? Teraz pytanie, czy ja żałuję tego, że podjąłem taką decyzję. Okej, no dobrze, moi drodzy państwo. Kurwa, mam wrażenie, że jakbym wybrał drugą opcję, to coś by się więcej wydarzyło, bo tak to było takie na odpierdol się. To znaczy tak, mam wrażenie, że... Kurde, obawiam się, że ta muza jest też copyright strike, ale dobra, może jak będę gadał, to nic się nie wydarzy. Nie, naprawdę, jestem ciekawy, co bym zrobił. Nie chciałem strzelić w tego Konrada, bo jako, że wiedziałem, że on nie istnieje, to bałem się, że zabiję kogoś, bo... Okaże się, że nagle, że ktoś żyje, nie wiem, ten Adams na przykład się okaże, że żyje, bo nie widać było jego śmierci, no nie, centralnie, i nagle ja mu strzelę w łeb, czy coś takiego. Dlatego byśmy nie chcieli, nie? Ale w sumie nie wiadomo, nie jestem zadowolony z tego, że jakby postanowiłem, że Walker zabija sam siebie. Nie jestem z tego, kurwa, zadowolony. Bo tak troszeczkę... Tak troszeczkę to oznacza, że przeszliśmy to wszystko kurwa na marne, a tak może coś się dało jeszcze zrobić. Tym niemniej gra bardzo ciekawa, zmusza człowieka do myślenia. Ja to pominę, wiecie, bo to tam zaczął się wokal jakiś, ja się boję, nie? Ale może... Pytanie... O, teraz się w ogóle zmieniło menu, totalnie. Ale też pozostaje pytanie, czy robić drugie zakończenie. Nie, no nie, myślę, że nie. Myślę, że nie, jeżeli chcecie zobaczyć sobie na YouTubie, ja sobie zobaczę na YouTubie, ale tutaj nie będę robił, bo jak już podejmujemy jakieś decyzje, to przy nich, kurwa, zostajemy, nie? Twardo.
Nie ma takiego pójścia w Chippendalesa, że robimy sobie save'a i najpierw sprawdzamy pierwsze zakończenie. Nie podoba mi się, to biorę drugie. Chuj, tak postanowiłem, muszę teraz z tym żyć, nie? Więc jakiś ładunek emocjonalny ta gra po sobie mi pozostawi. Może tym większy właśnie, że... Może tam nie było dobrego wyboru. Przecież nie byłem przekonany, czy jeżeli sobie strzelę w łeb, to rzeczywiście sobie strzelę w łeb, rozumiecie? Czy to nie będzie tak, że zabije tą część siebie, w sensie, że Walker zabije tą część siebie, która będzie mu, która mu wadziła do tej pory, która sprawiała, że zachowywał się jak lunatyk. No, ale się myliłem, moi drodzy państwo. No nic, dobra, słuchajcie. Giera jest bardzo fajna, być może troszeczkę w pewnych momentach wymusza na graczu takie poczucie, że to ty jesteś tym złym, ale nie wydaje mi się, jakby ja nie daję się temu, nie? Ja się temu nie daję, bo wszystko, co robiliśmy w pewnym sensie było uzasadnione, no nie? Tylko właśnie chodzi o ten sens. Nie ma, uważam, że nie ma czegoś takiego jak uniwersalna moralność dla całej ludzkości, dla każdego człowieka. Każdy to rozpatruje troszeczkę inaczej, nie? Natomiast fajny twist, tego się nie spodziewałem. Z tym, że Konrada nigdy nie będzie i my go sobie ubzduramy we łbie, no nie? Ale ma to sens, ma to sens. Natomiast... na pewno bardzo, bardzo mi się podobało... klimat, mimo tego, że ja nie lubię zazwyczaj pustyni i piachu, to bardzo mi się to podobało. Podobało mi się, jak nasi bohaterowie, zwłaszcza Walker, ale też i ten Lugo i Adams, coraz bardziej... wchodzą w ten Dubaj i ten Dubaj coraz bardziej wchodzi w nich. Te komunikaty są coraz bardziej takie roztrzęsione ich pomiędzy sobą. Zaczynają się kłócić. Ten charakter development jest tutaj bardzo, bardzo dobrze pokazany. Bardzo dobrze jest tutaj ziszczony. I to, że wyglądamy coraz bardziej poobijani, że pod koniec to już jesteśmy takimi totalnymi obdartusami. Zaczynaliśmy na świeżo, no nie? I już bardziej drzemy się do siebie, krzyczymy rozpaczliwie, a nie gadamy ze sobą, nie? Tam podczas wymiany ognia, że ta dyscyplina taka, ta procedura poszła się jebać, nie? Poszła za okno w miarę tutaj grania, w miarę przechodzenia tej historii, jak nasi bohaterowie ją sobie poznawali i szli dalej w głąb, płynęli w głąb rzeki, no nie? Z tym, że to była piaszczysta rzeka. No i tak, no końcówka zaskoczyła mnie, nie powiem, że nie. Ogólnie wiecie, no co, tak to nie będę już tam gadał, że tam jaka moja broń ulubiona była, czy dużo broniek w tej grze, bo to nie do końca o to chodzi. Tutaj nie na gameplayu się skupiamy, tylko na fabule, no nie, na historii. Jakby to powiedział pewien youtuber, to była kolejna niesamowita historia. No, ale nie, naprawdę była niesamowita pod pewnymi względami, naprawdę. Mówię, jeżeli miałbym dać głównego minusa, to może, że... Za bardzo gra starała się, zwłaszcza pod koniec, ukazać, że to my jesteśmy tymi złymi, bo uważam, że to był scenariusz taki, gdzie nie było ani złych, ani dobrych. Rzeczywiście każda akcja mogła być tutaj usprawiedliwiona. Na przykład jak to, że strzelaliśmy z tego białego fosforu i tam Konrad właśnie tu pod koniec mówił, że 47 cywili zabiliśmy. No dobra, kurwa, ale nie wiedzieliśmy, że to są cywile, tak? No jakby, jeżeli byśmy nie ostrzelali z tego białego fosforu, z tego mortara przeciwników, bo też tam byli przeciwnicy, to byśmy po prostu umarli, tak? No najprawdopodobniej, bo mieli nad nami przewagę liczebną i przewagę ogniową. No więc to są rzeczy takie uzasadnione moim zdaniem, nie? Że no skąd mogliśmy wiedzieć, kurwa, że tam są cywile, nie? Albo że tam strzelaliśmy do tych cywili, jak oni zabili tego Lugo, no to już nie są, kurwa, cywile, tylko mordercy w tym momencie, wiecie, dla mnie to jest jakieś takie pierdolnięte troszeczkę, żeby naszą postać za to karać tutaj jakoś ale natomiast faktem jest, że tutaj nasz Walker, że tak powiem, pojechał po bandzie za mocno w tym sensie, że naraził życie i ostatecznie, no tak, że doprowadził do ich śmierci. Można powiedzieć, że Walker doprowadził do śmierci Adamsa i Lugo poprzez fakt, że w ogóle tak bardzo chciał dojebać temu Konradowi, który siedział mu w głowie. I
nie szukał eksfiltracji, nie kontaktował się, wiecie, z HQ, z bazą, ze sztabem, z resztą wojsk amerykańskich, tylko, że tak powiem, wziął sprawy w swoje ręce i ruszył, nie? Natomiast jakby ja go za to nie winię, no ja lubię ludzi, którzy biorą sprawy w swoje ręce, nie? Jakby ja takich ludzi szanuję, więc no. Dobrze, moi drodzy państwo, gra ode mnie otrzymuje soczyste 8,5 na 10. Dziewiątki może nie dam, bo na dziewiątkę to powiedziałbym, że no musiałoby być lepiej pod kątem gameplayowym. To by musiała być już, wiecie, taka gra, bardzo dobra gra pod każdym względem. No nie? Pod każdym względem. A tutaj w niektórych aspektach ta gra jest średnia, a w niektórych jest bardzo dobra, więc ostatecznie dziewiątki bym, no nie mogę wystawić, nie? Natomiast sama historia, może, no nie? To przez swoją oryginalność i przez swoje niepierdolenie się w tańcu, to 9 bym dał, no nie? 9. To nie jest może mistrzostwo świata, że klękajcie narody, ale to jest bardzo, bardzo dobra historia tutaj, no nie? A ja też zauważę, że ja bardzo krytycznie oceniam gry. Więc 8,5 na 10 dla takiego specopsa to jest bardzo wysoka ocena. W zasadzie to jest jedna z wyższych ocen, jakie wystawiłem w ostatnim roku, no nie? Więc możecie być pewni, że gra mi się bardzo podoba. Moi drodzy państwo, dobrze, nie będę przedłużał, nie będę już państwa wkurwiał tym, że muszą państwo patrzeć się na ten sam ekran przez 10 minut, jak ja gadam o tej grze. Wy pewnie macie własne wnioski na temat tego wszystkiego. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o zakończeniu, co sądzicie o mojej interpretacji tego wszystkiego. A przede wszystkim napiszcie własną interpretację tego wszystkiego, bo jakbym miał tak określić tą całą grę w jednym zdaniu, to jest kolejna wariacja na temat Jądra Ciemności, no nie? No, więc natomiast taka fajna, współczesna, nie? Była i w Wietnamie, nie? Co tam czas apokalipsy, to teraz mamy taką bardziej współczesną. Tą historię można opowiadać na miliard różnych sposobów i to się nigdy jakoś nie nudzi, nie? I nigdy to nie czuje się tego, znaczy tu w tym przypadku nie czuć takiego plagiatu czy czegoś w tym rodzaju, więc to też bardzo dobrze. No nic, okej, moi drodzy państwo, dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście, mówię, obejrzyjcie też sobie drugie zakończenie, jeżeli jesteście ciekawi na YouTubie, możecie mi też napisać w komentarzu. Czy drugie jest lepsze, czy zjebałem, czy może dobrze zrobiłem paradoksalnie, nie wiem. Sam tego nie wiem. Zobaczymy. No. Mastersu 15 jeszcze raz do państwa szprechał. I widzimy się w następnych seriach. Myślę, że teraz ponagrywam trochę Insurgency Sandstorm z Andrzejem Ziejkiem, bo to jest super zajebiście fajna gra. Super zajebista gierka. I tak, myślę, że będzie no po prostu świetnie. Dobra. Trzymajcie się, do zobaczyska. Yo!